Macierewicz pijany w Sejmie udziela wywiadu. I próbują Bodnar i jego wotum nieufności skasowane, a tym samym minister Bodnar uratowany. Mam tam teczkę z materiałami, mógłbym godzinę. A prezes NBP Glapiński skompromitowany i niedługo oskarżony przez Sejm. Ale dzisiaj także opowiem wam o dwóch rzeczach, które bardzo, ale to bardzo mnie irytują w zachowaniu i w działaniu Koalicji Obywatelskiej. Czuje się pan kretynem, idiotą, debilem jak... Te dwie rzeczy są powiązane z płatnym hejtem, a także tym, na co nie ma mojej zgody, czyli zamiataniem spraw pod dywan. Cześć, ja mam na imię Sebastian i dzisiaj na moim politycznym vlogu zacznę sprawę od tego, co mnie naprawdę irytuje. Tego, co było podstawą do sprzeciwu, który wyraziłem rozpoczynając swoją przygodę z tym kanałem, czyli tym, co robiło złego Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy zamiatanie spraw przez prokuratorów było czymś, co mnie oburzało. Dzisiaj Koalicja Obywatelska, tak, bo ja nie generalizuję, nie mówię, że koalicja 15 października. Koalicja Obywatelska dzisiaj ma na swoich rękach dokładnie te same działania, które były domeną Zbigniewa Ziobry. Nowa prokuratura pod nowymi rządami ministra Bodnara, a także wpływem Koalicji Obywatelskiej, powinna zachowywać się inaczej niż prokuratura ręcznie sterowana przez Zbigniewa Ziobrę. Dlatego ja nie przyjmuję tego, co powiedziała prokuratura rejonowa w Szczecinie, kiedy starała się uzasadnić swoją decyzję o wycofaniu wniosku z Senatu w zakresie pozbawienia immunitetu marszałka Grodzkiego. Uzasadnienie prokuratury było mniej więcej takie. Wniosek miał nosić istotne niespójności tez w nim zawartych z tezami aktu oskarżenia w sprawie przeciwko Krzysztofowi K. i innym. Dodatkowo wniosek miał mieć błędy formalne, które go dyskwalifikowały jako pismo procesowe. W takim wypadku prokuratura powinna uzupełnić wniosek. Jeżeli coś było w nim nie tak, powinna tak naprawdę złożyć uzupełnienie, adnotację do wniosku, dołączyć nowe dokumenty, pokazać, że coś się dzieje z tym, a nie tylko wycofać ten wniosek. Wycofanie tego wniosku mi, jak i wielu moim widzom, daje do myślenia, czy ten wniosek wróci do Senatu, czy był to wniosek tylko i wyłącznie nadmuchany przez Ziobrę politycznie, czy oskarżenie Krzysztofa K. i innych około 30 osób, które są podejrzane w sprawie brania łapówek w szpitalu, którym zarządzał kiedyś marszałek Grodzki, to była wyssana z palca sprawa? Czy tam coś naprawdę jest? Ja też to odbieram tak, jakby prokuratura rejonowa w Szczecinie właśnie ogłosiła. Otwieramy filię zamiejscową prokuratury, a raczej garażu pana Ziarkiewicza, tym razem w Szczecinie. W naszym garażu w Szczecinie będziemy zamiatać te sprawy, które są dla nas niewygodne. Jeżeli się mylę, mam nadzieję, że się mylę, to ja oczekuję po pierwsze od Koalicji Obywatelskiej, a po drugie od prokuratury rejonowej w Szczecinie jasnej informacji. Wniosek był nadmuchany przez Ziobrę, jest to tylko polityczne działanie, co pokazują te i te dowody. Było tylko i wyłącznie politycznym działaniem, co możemy udowodnić przez to i to. I na końcu, jeżeli jest inne zdanie i wniosek faktycznie powinien być uzupełniony, poprawiony, to oczekuję od tych dwóch organów informacji, kiedy to zostanie zrobione. Bo ja jako obywatel nie zgadzałem się na to, co robił PiS i nie będę zgadzał się na to, co może robić obecna władza. Więc jeżeli mylę się, a tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że się mylę, to oczekuję jasnej i klarownej odpowiedzi i od prokuratury, i od samej koalicji. Zanim przejdę do drugiej sprawy, która bardzo mnie bulwersuje w zakresie tych działań, z którymi nie zgadzam się i niestety były to działania robione przez Koalicję Obywatelską, to muszę wam powiedzieć o pewnym pośle, znanym chyba wszystkim z was, Antoni Macierewicz. Jestem przyzwyczajony od kilkudziesięciu lat do tych, którzy pracują dla komunistów i którzy oszukują, kłamią i próbują No widzieliście, ja też czasami jestem zmęczony, też czasami bełkoczę. Nie wiem, mam gorszy dzień, mogę czegoś nie ogarnąć. Czasami bełkoczę w momencie, kiedy mam za dużo procentów. I o ile braku wiedzy Antoniemu Macierewiczowi nie można odebrać, nie można mu też powiedzieć, że był mega zmęczony, bo przecież tego dnia nie pracował na przodku w kopalni. On naprawdę, moim zdaniem, mógł być na podwójnym gazie. Po drugie,
Pamiętajcie, był to ciężki dzień dla Antoniego Macierewicza. Wcześniej zostały obnażone jego kłamstwa, jak mówił, że był ministrem, nie był ministrem, był szefem komisji, nie był szefem komisji. Wyszedł minister Tomczyk i powiedział, wtedy byłeś ministrem, wtedy nie byłeś ministrem. Zastępca prokuratora generalnego do Antoniego Macierewicza do wiadomości ministra Błaszczaka. Takie działanie, czyli nieprzekazanie dowodów, stanowi utrudnianie śledztwa prokuratury krajowej. Co więcej, wyszedł minister Tomczyk i też powiedział, że zostało zniszczonych i zgubionych ponad 20 dowodów, którymi dysponowała prokuratura w zakresie śledztwa smoleńskiego. Zostało to udowodnione bez jakichkolwiek możliwości domniemania, że Macierewicz nie zepsuł tego, nie zniszczył i nie zgubił. Ale tak jak już przytoczyłem tego górnika, który ciężko pracuje, jeżeli Sztygar, chyba Sztygar jest przełożonym zwykłego górnika, jeżeli nie, jeżeli się mylę, to napiszcie mi to w komentarzu. Jeżeli przełożony górnika wyczuje, że jego podwładny może być na podwójnym gazie albo jest tak zwanego z dnia wcześniejszego była impreza, to może w stosunku do niego zastosować badanie alkomatem. Ja osobiście już kilkukrotnie mówiłem, że w Sejmie powinny być alkomaty. Posłowie i zresztą senatorowie też to są wynajęci przez nas pracownicy. Ja osobiście nie chcę, żeby moi pracownicy byli na podwójnym gazie. I tym bardziej nie zgadzam się na to, żeby posłowie czy senatorowie, którzy uchwalają poważne rzeczy, są odpowiedzialni za naprawdę ważne sprawy państwowe, mieli możliwość w miejscu swojej pracy być na podwójnym gazie. A więc osobiście, mam nadzieję, że wy też, nie życzę sobie tego, żeby facet albo kobieta, który reprezentuje mnie w Sejmie i w Senacie, pracował na podwójnym gazie, nawet jeżeli miało to ukoić jego smutki i żale albo dodać mu odwagi przed wystąpieniem na trybunie sejmowej. Ale abym ja nie musiał zaglądać do kieliszka w poszukiwaniu ukojenia, to ty możesz zasubskrybować mój kanał, polajkować ten film, a w komentarzu napisać mi Antoni. Dzięki temu będę wiedział, no dobra, może być też Antek, ale dzięki temu ja będę wiedział, że i ty popierasz mój pomysł wprowadzenia alkomatów do Sejmu i do Senatu. Władza się zmieniła. Nie ma o czym gadać. Glapiński jest jednym z reliktów, które należy tak naprawdę odsunąć od władzy. Szczególnie w zakresie wyników, które zostały pokazane. Narodowy Bank Polski będzie miał największą stratę w swojej historii. 31 miliardów złotych straty. A jak NBP tłumaczy tę stratę? Informujemy, że kluczowy wpływ na wynik finansowy NBP ma kurs walutowy, a to czynnik podlegający dynamicznym i nieprzewidywalnym zmianom. Jednocześnie podkreślamy, że NBP nie jest finansowane z podatków obywateli. Ujemny wynik NBP nie jest pokrywany z budżetu państwa. Nie ma też żadnego wpływu na zdolność do realizowania podstawowego celu banku, jakim jest walka z inflacją. Okej, zgadzam się z tym. Strata NBP nie będzie pokryta z budżetu państwa, ale zysk NBP już mógł zasilić budżet państwa. Tu się zgadzamy. Natomiast nie zgadzam się z tym, co NBP zdefiniowało jako główny czynnik, czyli ryzyko kursowe. Każdy przedsiębiorca, każdy bank, a także spekulant walutowy jest w stanie na ryzyku kursowym grubo zarobić. Są mechanizmy, które pozwalają zarabiać na spadkach walut, jak i na wzrostach walut. A NBP mające tak wykwalifikowanych fachowców jak Soboń i przez chwilę ten Szafarowicz, jak on tam, Oskar Szafarowicz, powinno wiedzieć, jak się zarabia na spadkach lub na zwyżkach danego kursu, a nie tłumaczyć się, siedzieliśmy, obserwowaliśmy wykresy i nie wiedzieliśmy, co zrobić i straciliśmy. No, to jest tłumaczenie dzieci z podstawówki. Nawet nie, raczej z piaskownicy. Moim zdaniem strata NBP wynika z dwóch czynników. Tak naprawdę. Po pierwsze, to o czym powiedziałem, złego zarządzania albo braku zarządzania ryzykami, które pojawiają się w świecie finansów. Ale drugi powód moim zdaniem jest trafniejszy. NBP musiało wyczyścić bilanse, które przygotowywało w zeszłym roku pod budżet Mateusza Morawieckiego. Przypomnę tylko, że w zeszłym roku we wrześniu NBP zakładało 6 miliardów zysku. Nie bierze się to znikąd. Oni by ten zysk wygenerowali. Bierze się to z czego? Z kreatywnej księgowości. Uwierzcie mi, że jest to możliwe do zrobienia, bo wystarczy część kosztów, które wpływają na wynik finansowy, przenieść na przykład na inwestycje w toku. W ten sposób mamy zysk,
ale mamy też wypływ pieniędzy. Jeżeli się okaże, że ten zysk nam jest niepotrzebny, to w tym momencie księgowo możemy przeszacować dane koszty, wejdą nam na wynik, mamy stratę, nie ma co dawać do budżetu Tuska. Ale jeżeli tak się stało i jeżeli faktycznie niezależni audytorzy sprawdzą, że takie machlojki finansowe miały miejsce, to Galapiński i cały zarząd nie tylko powinni stanąć przed Trybunałem Stanu, ale powinni stanąć także przed niezależną prokuraturą, która zbada ich ręczne manipulowanie wynikiem tak ważnej instytucji, jaką jest Narodowy Bank Polski, w celu uzyskania zysku partyjnego. Oczywiście nie dowiemy się dzisiaj, czy Glapiński z własnej woli i tak, nie wiem, z własnej dobroci serca chciał manipulować danymi księgowymi, czy ktoś go do tego namawiał. Jedno jest pewne. Ten, kto go namawiał i ten, kto wykonał, powinien podlegać karze. Na moim Twitterze jak zwykle mocny komentarz. Dzisiaj jest to komentarz właśnie do sytuacji związanej z NBP-em. Zapraszam Cię na Twittera. Link do Twittera jest tutaj, a także w opisie do tego filmu. Tam zawsze jest polityka bez cenzury. Zanim przejdę do sprawy związanej z ministrem Bodnarem i płomiennymi tekstami obronnymi w stosunku do ministra Bodnara, chciałbym poruszyć drugi temat, który mnie bulwersuje, czyli 300 tysięcy złotych, ponad 300, które wydała Platforma Obywatelska na sponsorowanie hejtera niejakiego Pablo Moralesa. I jak mówi poseł Ozdoba, jeżeli to jest prawda, a wygląda na to, że jest... Szanowny panie marszałku, szanowni państwo, czy czuje się pan kretynem, idiotą, debilem, jak pisał Pablo Morales, który miał być opłacany przez Moralesa Donalda Tuska w ramach faktur, bo to pana kolega z koalicji... To ja jestem zniesmaczony, delikatnie mówiąc, bo nie chcę używać mocnych słów. Wiecie, że nie przyjmuję za często wiedzy od części pisowskiej naszej sceny politycznej. Nie ufam im praktycznie w ogóle. Ale faktem jest to, że osoba ukrywająca się pod nickiem Pablo Morales dostała od Platformy Obywatelskiej ponad 300 tysięcy niby za jakieś analizy polityczne. Ale te analizy polityczne nie miały żadnego większego sensu poza to, że ten człowiek na Twitterze i nie tylko na Twitterze, w innych social mediach też, w ten sposób hejtował koalicjanta, obecnego koalicjanta Donalda Tuska, czyli pana Szymona Hołownię. Oczekuję od Platformy Obywatelskiej jasnego komunikatu. Dawaliśmy pieniądze, jesteśmy temu winni, odcinamy się od tego, nie będziemy więcej współpracować, przepraszamy za to, co zrobiliśmy. Jesteśmy winni i dlatego przepraszamy. A nie chowanie głowy w piasek, jak robią to strusie z Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy zaczyna się debata na temat sprawiedliwości w Sejmie? Ale zanim o tym, to mały przerywnik humorystyczny. Dzień z życia parlamentarzysty. No proszę przy okazji mi zamrozić uszka z grzybami. Bardzo dobrze. Bo a czy w tym byłby tempie pan dobry... rozbrażania będą akurat na przyszłe święta Bożego Narodzenia oczywiście. W sumie był to niezły event taki polityczny, taki happening polityczny. Pan Berkowicz ma u mnie małego plusa za te pierogi. Zapomniałem. Skończyła się taśma. Zobaczcie, że Sławomir Mentzen większość swoich wystąpień na mównicy ma bez kartki. On nie czyta, on ma wszystko w głowie. Więc może się zdarzyć, że po 5 czy 15 minutach przemówienia coś mu wypadnie, co miało być dalej. Zrozumiałe, ludzka rzecz. Plus ode mnie za to, że sam się z siebie zaczął śmiać. No i na koniec pan Brown, który... Pan jest ostatni na tej sali, któremu musiałbym tłumaczyć, na czym polega kłamstwo oświęcimskie i tego typu przestępstwa. Ponieważ nie zabierał pan głosu z mównicy, nie ma pan prawa do sprostowania, bo pana wypowiedź... Który z nerwami w oczach myślałem, że leci zaatakować albo przypieprzyć po prostu Tuskowi za to, co on powiedział. Skończyło się na małej połajance przez marszałka Hołownię i tym samym muszę wam powiedzieć, że dzisiejszy kącik rozrywkowy z życia Sejmu opanowała Konfederacja, która moim zdaniem przejmuje palmę pierwszeństwa w śmiesznych happeningach i samym rozweselaniu nie tylko widzów, ale także parlamentarzystów w ich ciężkiej pracy codziennej. Adam Bodnar podczas swojej wypowiedzi w ramach obrony swojej osoby przed wnioskiem o wotum nieufności powiedział wyraźnie, co by się nie stało, ja nie cofnę się z drogi, która ma doprowadzić Polskę do praworządności. Ja zrobię wszystko, żeby oddzielić urząd prokuratora od ministra sprawiedliwości, bo tylko taki podział gwarantuje Polakom, nie posłom Prawa i Sprawiedliwości, Polakom,
to, że ich sprawy będą prowadzone niezależnie, apolitycznie, a co więcej, szybko, bo nie będzie trzeba patrzeć, czy ktoś jest z PiSu, z Platformy, z Lewicy. Jeżeli jest winny, to prokurator będzie po prostu działał. Dzisiaj no, było i jak pokazuje przykład pana marszałka Grodzkiego, jest nadal trochę inaczej. Co ciekawe, wniosek został złożony przez posłów Zjednoczonej Prawicy, ale jak widzicie, na trybunach ich za wielu nie było. Dlaczego? Moim zdaniem dlatego, że nauczeni już wpadką, jaką mieli przy wniosku dla ministra Sienkiewicza, który zrównał ich z ziemią i pokazał ich chamstwo, obłudę i złodziejstwo, woleli nie być na sali, bo byliby znowu obnażeni nie tylko przez Bodnara, ale także przez Donalda Tuska, jak i innych posłów i ministrów koalicji 15 października, którzy zabierali w trakcie tej debaty głos. Tak jak wam powiedziałem, najwięcej, może nie najwięcej, ale najbardziej dobitnie wypowiadał się Donald Tusk, który wyraźnie pokazał, żeby chłopcy z Zjednoczonej Prawicy nie kwikali, nie krzyczeli i nie podskakiwali, bo jak im coś powie, to pójdzie im to w pięty. No i jednak nie dał rady powstrzymać się i powiedział: dlaczego powinniście być wdzięczni? Za chwilę powiem i przestaniecie się wtedy śmiać. O uposażeniach prokuratorów, którzy latali nie tylko na smyczy, ale byli także przekupowani przez Zbigniewa Ziobro po to, żeby być lojalnymi. PiS nie tylko przekupował dziennikarzy, nie tylko przekupował lokalnych polityków czy przedsiębiorców. PiS także przekupował prokuratorów, którzy powinni być niezależni. Oburzenie posłów Zjednoczonej Prawicy na poczynania Adama Bodnara jest zrozumiałe. Boją się nawet już nie o własne stołki, boją się o własne cztery litery, bo wiedzą, że jak niezależna prokuratura wyciągnie akta Ziarkiewicza z garażu i zacznie im się dobierać do tych czterech liter, to będzie mało śmiesznie już wtedy dla nich. Wszystkie te zmiany, które dzisiaj proponuje Adam Bodnar, mają swój początek w Krajowej Radzie Sądownictwa. I ta zmiana jest najistotniejsza. Ustawa zmieniająca tę radę jest już na biurku u marszałka Hołowni. Ale jeżeli chcesz dowiedzieć się, co jest w tej ustawie, zapraszam Cię do zobaczenia tego materiału. Tam analizuję i tłumaczę, co ta ustawa może zmienić i co ta ustawa może przynieść pozytywnego dla zwykłych obywateli. Za dzisiaj już Ci dziękuję i pamiętaj, widzimy się jutro. Na razie, cześć Wam.